Zawsze, moi drodzy, szlaki słowackiego raju mnie fascynowały. Zawsze lubiłem przemierzać te krasowe doliny, lecz muszę się przyznać, że od dawna też intrygowała mnie jedna rzecz. Dlaczego szlak przełomu Hornadu tak jest uwielbiany przez przybywających tu turystów? Aż przyszedł czas, by sprawdzić to osobiście na własnych nogach. Wprawdzie, tak jak wielu turystów, przeszedłem jego część od Podlesoka do Klasztorskiej Doliny, ale pominąłem tomasowski widok, nie mówiąc o dalszej części tego szlaku przełomem Hornadu, aż na przykład do Białego Potoku. Jeśli jesteście gotowi sprawdzić atrakcję tego całego szlaku przełomu Hornadu, tą z wysokości skalnych urwisk oraz z nad stupaczek i ścian opadających w bystry nurt Hornadu, to zapraszam Was do wspólnego wędrowania. No to zaczynamy. Wyruszam z jednej z baz wypadowych słowackiego raju do przejścia jednego z jego popularnych szlaków. I muszę powiedzieć, że będzie to wyzwanie dla moich nóg oraz kondycji. Po raz kolejny ruszam w nieznane na spotkanie z naturą, przyrodą i szlakami raju. Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was ze Słowacji. Dzisiaj jesteśmy w miejscowości Cingów, a więc prawdopodobnie pójdziemy szlakami słowackiego raju. Cingów to jedna z baz wypadowych na słowacki raj. Od południa są to Dedinki, od zachodu Pila, później największy ośrodek, tutaj baza kempingowa, czyli Podlesok, no i od wschodu właśnie Cingów. No to wyruszamy na szlaki. Kilkanaście metrów spaceru asfaltową drogą z parkingu doprowadza mnie do ostatnich zabudowań jeszcze teraz śpiącego Cingowa. Już w dole słychać nurt płynącego swym korytem Hornadu. Drogowskaz szlakowy już kieruje mnie w gęstwinę leśną tuż obok biegnącej drogi. Skręcam w prawo i już żółty szlak zaczyna mnie prowadzić lekko pod górę. Mijam kilka schowanych w gęstwinie prywatnych domków letniskowych, siedzibę Horskiej Służby i skręcając w lewo już leśną ścieżką zapuszczam się w gęstwinę zielonego liściastego lasu. Chłód poranka motywuje mnie do szybkiego marszu, wszak sprawdzając na termometrze w samochodzie rankiem jest rzeźko, bo zaledwie 2 stopnie. Znowu gdzieś przez gęstwinę lokalizuję schowane przed wzrokiem turystów kilka domków letniskowych, by już widoczną przed sobą przesieką wyjść na rozległą polanę Durkowiec. To nic innego jak zlokalizowana na obrzeżach parku baza turystyczna. Kilka nowoczesnych stylistyką murowanych domków kempingowych straszy turystów swym wyglądem. Obok kilka drewnianych, starszych i leciwych domków odstrasza zaś ich z kolei swoim stanem, by w nich zamieszkać. Powyżej na niewielkim parkingu stoi nawet kilka kamperów. Chwilę zatrzymuję się przy drogowskazie ustawionym na środku polany i dalej za znakami szlaku ruszam przed siebie.
Stają na skraju polany, by leśna ścieżka ponownie wprowadziła mnie w zacienioną część zielonego gąszcza lasu. To ten szlak najpierw niby zawracając ku brzegom Hornadu będzie prowadził jednostajnie pod górę. Na razie nachylenie nie jest duże i pozwala mi na osiągnięcie pierwszych jeszcze niewysokich skał i zboczy opadających w dół ku brzegom Hornadu. Przez gąszcza lasu możecie dotrzeć do pierwszych zlokalizowanych nad urwiskami punktów widokowych. Czasem będzie to wymagało rozwagi i ostrożności. Po pierwsze, by je odnaleźć, jak i również by bezpiecznie na nich stanąć. Rozwagi nigdy za wiele. Zaś widoki już mogą Was zaciekawić, choć głównie będziecie widzieć zalesione zbocza po drugiej stronie Hornadu. Wędruję więc i ja tym leśnym szlakiem, oczekując niebywałej nagrody i widoków za trud mojego wędrowania. Na razie cieszę oczy tym, co mnie spotyka. Szukam ukrytych gdzieś w gęstwinie zieleni pojedynczych wysokich skał, wznoszących się hen jeszcze wyżej mojej ścieżki nad moją głową. Czasem przystaję obok tych zwalonych i porzuconych tuż przy szlaku głazów, zalegających po obrywie ze skalnych ścian. Spoglądam w dół z jeszcze nieprzepastnych urwisk na liczne i wyrastające od dołu smukłe, pojedyncze, wapienne skały, toczące swą prywatną, nierówną bitwę z otaczającą i zarastającą je zielenią krzewów o pierwszeństwo do korzystania z dobrodziejstw promieni słońca. Ich białe, wyrastające szczyty są jedynie namiastką ich majestatu skrytego w opadających ku dolinie ich wysokich ścian. Szlak teraz łagodnieje, nie wznosi się już tak ostro ku górze. To znak, że już osiągnąłem wysokość, a pode mną są już te najwyższe ze skał, wznoszące się na wysokość prawie 670 metrów nad poziom morza. To pod zboczami Ludmanki, najwyższego wapiennego wzniesienia tej okolicy, pod jej ścianami znajduje się jedna z największych atrakcji słowackiego raju – Tomasowski Wychlak. Niesamowite urwisko skalne ze swoimi przepastnymi ścianami opadającymi w dół aż w wody Hornadu z wysokości blisko 200 metrów. Jej górna część przewieszona i nie dająca się zobaczyć turystom spoglądającym w przepastną głębię potęguje tajemniczość tego miejsca.
jeszcze u innych wzmaga bicie serca i strach, by zbliżyć ją do jej krawędzi. Mi jest dane dzisiaj samemu delektować się tym miejscem. Jeszcze żadnej żywej duszy. Skaczę więc po tych skałach i napawam się widokami. Siadam nad urwiskiem, by zaznać adrenaliny. Wspaniałe przeżycie, które mogę przeżyć w samotności i w chwili osobistej zadumy. To wyniosłe skalne urwisko to również atrakcja dla alpinistów. Liczne i okute ściany przyciągają wielu pasjonatów gotowych zaznać adrenaliny podczas wspinaczki na licznych obitych drogach wspinaczkowych. Sami, gdy się postaracie, znajdziecie wiele ringów i punktów asekuracyjnych wmontowanych w pionowe ściany umożliwiające bezpieczny zjazd na linię. To właśnie alpiniści w trakcie swojej wspinaczki mogą zobaczyć znajdujące się w zboczu pionowych ścian dwie skaliste jaskinie – Michałową Dziurę oraz Certową Dierę. Głębokość tej ostatniej sięga 46 metrów głębokości. W niej to odnaleziono oznaki jej zamieszkania od epoki kamienia łupanego. Jak widać, ciekawość ludzka to nie przypadłość tylko współczesnego człowieka. To po takie widoki przyjeżdżam do słowackiego raju, by właśnie one były moim udziałem. Dojście do tego miejsca nie wymaga dużego nakładu sił przez turystów, gdyż poprowadzono tu szlak turystyczny z miejscowości Spiskie Tomasowce, które w niespełna półgodzinnym spacerem pozwala dotrzeć w to miejsce. Poprowadzono tu również drogę szlak dla rowerzystów. Łatwość, brak trudności, to one czynią to miejsce tak licznie odwiedzanym przez turystów. To niebywała gratka, że mogę tu być sam. Zazwyczaj jest tu tłoczno i gwarnie przez rzesze stających na tym płaskowyżu turystów. Widok na Dolinę Białego Potoku i wody Hornadu dają możliwość poznania cudów natury, jej piękna, ale i jej potęgi. Spoglądając w dal przy takiej pogodzie i widoczności jak dziś, dostrzegam w oddali jeszcze bielejące śniegiem najwyższe szczyty wysokich Tatr Słowackich. Gerlach, Sławkowski, Łomnica, Kierzmarski, Jagnięcy oraz wydawać by się mogło malutkie Tatry Bielskie wabią ku sobie swą potęgą i wielkością.
Z żalem opuszczam to miejsce i ciągle za znakami szlaku żółtego, teraz opadającego łagodnie w dół, kieruję się do rozwidlenia szlaków pod Tomasowskim Wehladem. Szlak teraz, tuż pod znikającymi wapiennymi, niewysokimi ścianami, wiedzie leśną ścieżką aż do miejsca, gdzie zielony szlak oddziela się od naszego i kieruje w dół ku nurtowi Hornadu. Po drodze pokonuję bardzo fajną, niegłęboką i wąską rynnę skalną i ciągle za znakami szlaku, już teraz rozjaśnionym promieniami porannego słońca lasem, kieruję się w prawo na niewielką widokową polanę północnej części raju. Wita mnie ona rozległą panoramą na okolice, pobliskie miejscowości i oczywiście z widokiem na Tatry. Czas by spędzić tu chwilę na odpoczynek i nakarmienie zmysłów. Tylko delikatny szum wiatru poruszający gałęziami drzew, soczysta zieleń wiosennej kwiecistej łąki i ja w samotności patrzący i przeżywający ten majowy, ciepły poranek. Za mną dopiero, moi drodzy, niespełna 1/5 dzisiejszej wyprawy. Z nadzieją jednak ruszam dalej przed siebie. Teraz czeka mnie pełna kilku niewielkich podejść droga, kilku zejść, ogólnie marsz głównie lasem północnej części Słowackiego Raju, czyli po drugiej stronie wzgórz oddzielających mnie od przełomu samego Hornadu, by następnie dotrzeć nad jego brzegi ponownie w Letanowskim Młynie i nad brzeg wpływającego do niego Majerskiego Potoku. Ten krasowy rezerwat przyrody porośnięty jest głównie lasem bukowym. Został on przeorany na głębokie kaniony przez spływające przez niego liczne potoki i cieki wodne w obrębie dwóch głównych rzek tego regionu, które odwadniają całość tego obszaru. Hornad i Chmielica zbierają pobliskie wody regionu od północy i południa z całego tego masywu. Najatrakcyjniejsze szlaki turystyczne biegną głównie dnem masywu. Najtrudniejsze ich odcinki można pokonać dzięki wielu zamontowanym tu ułatwieniom, drewnianym oraz metalowym kładkom, podestom, zwanych tu stupaczkami. Będę miał z nimi do czynienia, jeśli tylko postawię swoje stopy, wchodząc w rejon i wędrując szlakiem przełomu Hornadu. Jedne pozwolą bezpiecznie pokonać trudny teren, zaś inne zawisną nad urwistym i huczącym nurtem wezbranej górskiej rzeki,
gdzie wielu wrażliwych ludzi z lękiem wysokości i sparaliżowanych strachem może nie dać rady w tym wymagającym obycia z wysokością miejscu. Ale dzisiaj spokój i cisza na szlakach. Spotkałem dopiero jednego Słowaka. A tak to tylko ja, przyroda i śpiew ptaków. Szlaki słowackiego raju nie są trudne do wędrowania, a ich pokonanie może dać wiele samozadowolenia, ale myślę, że jeszcze bardziej pozwolić obcować z przyrodą. Wspaniałe widoki mogą zadowolić wielu spragnionych przeżyć z przejścia chociażby skalistymi wąwozami pełnymi wodospadów. Nie na darmo ten obszar nazywa się Krainą Spienionej Wody. Sam wielokrotnie odwiedzałem i moczyłem swoje buty w płynących nimi potokach. Kończę ten trekkingowy odcinek szlaku i dochodzę do czerwonego szlaku turystycznego biegnącego z miejscowości Letanowce i skręcam w lewo. Teraz oba szlaki, czerwony i mój żółty, krótką chwilę prowadzą wspólnie aż do kolejnego rozwidlenia szlaku Kresny Potok. Tu chwila spokojnego marszu obok szumiącego, płynącego doliną potoku. Sielanka wiosennego spaceru nie trwa jednak długo. Skręcam w prawo i od razu strome zakosy wprowadzają mnie w gęstwinę lasu. Teraz wąską, zarastającą ścieżką, która jak widać nie jest często używana przez turystów, prawdopodobnie ze względu na stromiznę szlaku, pnę cały czas pod górę. Powiem wam tak, diabelskie było to podejście. Zakos za zakosem i w górę. Troszkę mnie przygrzało, aż musiałem się rozebrać. Jeszcze jeden zakos, jeszcze trochę w górę i w końcu wypłaszczenie. Gęsty las zanika, a ja staję na ponownym, choć tym razem trochę porośniętym krzewami płaskowyżu. Wreszcie wracają widoki na wzgórza raju, a w dole, w oddali, już słychać płynący hornat. Często zbliżam się do brzegu urwisk skalnych opadających ku dołowi i wypatruję oczami skał. Ich białych szczytów wyrastających w górę z tych przepastnych urwisk zakrytych bujną zielenią porastającą zbocza. Każdy punkt widokowy, na którym staję, każdy widok z niego na dolinę oraz płynący gdzieś dołem hornat cieszy moje zmysły, które podobnie jak otoczenie wręcz płoną w blasku przedpołudniowego słońca. Widok rozpalonych słońcem zboczy białych skał to podzięka dla mnie od natury za trud dotarcia w to miejsce. Spoglądam i posiłkuję się mapą, by nie zgubić kolejnej atrakcji tego miejsca – Gackowej Diery. Gdy tylko zauważę pobliskie skały, już się do nich zbliżam i obchodzę wokoło, by nie przegapić tego miejsca. Na nic moje obawy. Wejście do jaskini, choć muszę przyznać niezabezpieczone, jest oznaczone i widoczne. Prowadząca ścieżka doprowadza tuż do jej wejścia. Skalisty i pionowy, wąski otwór skalny w zboczu od razu pionowym kominem opuszcza się w dół w głąb jaskini. Jest zbyt niebezpiecznie, bym nawet spróbował się do niej opuścić. Wprawdzie widzę w ścianie komina wkuty jakiś kątownik z zawiśniętym kawałkiem zardzewiałego drutu i zwisającego gdzieś w ciemność jaskini, ale to nie powód, by ryzykować. Bez zabezpieczenia z liny raczej do niej nie wejdę. A szkoda. Pozostało mi więc podziwiać jej skalne okno z góry.
Trochę zawiedziony ruszam dalej w drogę. Szlak teraz odbija nieco od przepastnych zboczy, a wręcz zostawia je z dala i na powrót lasem biegnie przed siebie. Nie jest on teraz wymagający, a wręcz typowo trekkingowy, pozwalający wsłuchać się w bicie serca przyrody. Czasami dla otuchy i zabicia nudy podśpiewuję sobie pod nosem, wędrując tak przed siebie, byle bliżej do kolejnej atrakcji tego szlaku na Zielonej Chorze. Nagle szlak w gęstwinie lasu, ni stąd, ni zowąd, skręca w lewo i zaczyna się wznosić. Zatrzymuję się chwilę na pobliskiej ławce na chwilę odpoczynku, by za moment zacząć ostre podejście w górę. Po ułożonych drewnianych stopniach ku swemu zaskoczeniu staję na szczycie wzniesienia. Trochę z niedowierzaniem, że już jestem pod ruinami Marcelowego zamku. No, widzieliście? No to mnie znowu czeka podejście. Stromo jak smok. Może dam radę. Nie było tak źle. Dałem radę. Szczerze, gdyby nie opis tablic informacyjnych oraz późniejsze poszukiwania w gęstwinie chaszczy, nawet bym nie zauważył, że to tu są jego pozostałości. Wszystko tak zaniedbane, jak rzecz bez wartości, a to przecież kawał historii. Ten powstały w XIII wieku zamek obronny, jak wiele zamczysk słowackich, był w posiadaniu husytów. Po jego opuszczeniu w drugiej połowie XV wieku doszczętnie rozebrany przez okoliczną ludność i nigdy już nie odbudowany. Opuszczam już te ruiny i stromym zejściem, często po konarach wyrastających drzew, wychodzę na pobliską, szeroką i rozległą, trawiastą polanę, a tak naprawdę to znajdujący się tu orczykowy stok narciarski. Dobiega pierwszy etap mojej wędrówki przełomem Hornadu. Teraz za kępą leśną szlak skręca w lewo, a ja już słyszę w oddali szemrzące wody płynącego obok Hornadu. Czas skończyć tę moją pierwszą część relacji z przejścia przełomu Hornadu. Można powiedzieć jego ogólnej części, tej z wieloma panoramami oraz widokami na wzgórza słowackiego raju. Czas teraz, by poczuć prawdziwy przypływ adrenaliny z nadwód samego spienionego Hornadu. Czekają mnie wrażenia spod ścian i stupaczek zawieszonych nad lustrem wezbranych wód. Zobaczymy ponownie te miejsca, którymi wędrowałem, lecz tym razem z dołu, znad samego brzegu. Zapraszam Was serdecznie na moją kolejną, drugą część.